Witam już w szóstym odcinku mojej serii Let's Play na mojej mapie. Dzisiaj zrobimy, pojedziemy w pole talerzować 60. Jak widać się przycina lekko, ale zaraz wyjdziemy z podwórka i będzie wszystko dobrze. Wypatrzysz swoich sobie stale zżuwałem, dlatego podczepionego mam. Dlatego ciąg mam podczepiony już. Zależówki. Pojedziemy na taki mały kawałek na początek, gdzie była pszenica. O. Chwilę tutaj to zajmie, a później pojedziemy koło osiedla. Jeszcze tam nie byliśmy, nie pokazywałem wam. I powoli będziemy zależować sobie. Nie można za szybko też. Tą talerzówką jeździ się tak jak na trójce w 60. Próbowałem szybciej jechać, ale się już nie da. Trochę źle takie małe kawałki robić, ale trzeba. Trawę się posieję może tutaj. Będę kosił, bo nie chcę mi się w tej kompanii wjeżdżać na taki mały kawałek. Ja też muszę poprawić dziurę taką zrobiłem podczas robienia mapy. Nie wiem czemu to jest w ogóle. Co to się stało? Ej. Czemu nie szło? Podskoczyło? Nie będę wjeżdżał w krzaki. Będę musiał cofać tutaj chyba. Najszybciej będzie, bo tak z tym zakręcaniem, cofaniem to... Kupię zaraz siewnik poznaniaka, zasieję się tutaj trawę, nie będę się męczył. Bo bym jeszcze orkę musiał tutaj robić to. Trzeba pojechałem. Później będziemy, jak będzie dużo, to rozrzucimy gnojówki. Rozlejemy gnojówkę. I obornik jeszcze może rozrzucimy. Bo krowy będę miał później już. Tylko właśnie trzeba kukurydzę na kieszonkę skosić. I trawę jeszcze zebrać, osiano.
Сломы лишь мам, соле. А бандит чем стерить. Даже было больно. Tak naprawdę to nie muszę robić. Nie muszę talerzować tych pól wszystkich. One tak, żeby jakoś to wyglądało, to stale żyje. Tak jak to powinno być. Mógłbym od razu orkę robić. Teraz poprzeczniaka jeszcze zrobić. Zaraz sobie wyjadę pod górkę. A więc osiedle. Się przejedzie przez pole. O, albo tutaj. Kurwa, mi się przejedzie pod górkę. Lepiej będzie. Bo przez pole nie będę jechał. No co jest? Się biegi zakreślały, czy co? No jedź. Dobra, może być tu. Trochę ściany nie są nic. Mogłem internet rozłączyć, szybciej może wychodziło. A tak coś lekkie lagi są. To jest takie osiedle właśnie. I tutaj postawiłem takie domki. Co są budowane. To jest to pole. Jak będzie jeszcze lepiej szło. Nie będę musiał tak kręcić. Ciąg by się lepszy przydał. Jakiś większy może Ursus. A jak na razie na tyle co ja mam tutaj, to powoli sobie zrobię. Trzeba będzie też pole później dokupić. Co on tak wolno jedzie? Szybciej jechał chyba. Tak samo jedzie. Przez krzaki? Przez krzaki jadę. Taki ugór trochę tutaj zrobiłem. Tych krzaków nie da się zaorać. Fajnie zniszczyć ich tutaj, żeby się ich pozbyć, że nie zaora się. Tutaj jest ładne pole, takie długie, aż tam do sklepu. O, znowu coś się nie poszło, coś. Tylko czas będę tracił na takie rzeczy. No co jest?
Чему то мне лапе? Не, добра. То по другой стороне бандер робил. Пусть еще запачу, кто там есть. Может полез, где уставил границы пули. Бо не треба поправить. А теж могли бути ще проблеми. Я мусив поправити. А то йде. А то йде. То мусить бути з границями пулі. Інформація ще не висвітла зараз, бо я вилучував всі ті окінка. Але хіба ще появила. Було щось. Że pole nie należy do mnie. Zobaczymy, ile będzie się dało tutaj zrobić. I przerobię. Zobaczymy tak, jak pojadę. Jak daleko mogę. O, idzie. O! O co, do połowy tylko? Coś źle jest. Co, nie na swoim polu siałem? Jak to robić? Zaraz chyba wyjdziemy w inne pole jakieś. No tutaj ładnie idzie. Jazda. Słup. Będę musiał zobaczyć, bo coś... Nie wierzę, że aż tak daleko przesunąłem tę granicę. Że pół pola tylko mogę zrobić sobie. Jeszcze tam na dół się pojedzie.
Pierwszy raz talerzówkę tą zakupiłem. Nigdy jeszcze ją nie robiłem. Zawsze brałem jakieś większe. A tych cięższych ursusów. Kręcę sobie. A krzaki. Nie da się chyba to zdziałać. Się złapało mi. Nie złapało. Dobra. A co to się mi? Nie wyłączyłem. O, taki kawałek został. O, duży. Już nie zobaczycie talerzówki w akcji w następnym odcinku, bo zabieramy się za trawę. Już wszystko zakupiłem, co trzeba. Ej, za szybko. Przód jest lekki. Trochę ponosi. No. Sprzęt już mam zakupiony do sianokosów. Do koszenia, tylko muszę jeszcze przyczepę samozbierającą forale kupić. Żeby zebrać luzem. Bo kiszonkę też się może zrobić z trawy. A kukurydza to będzie mało. Chyba, że starczy. Na pewno będzie trzeba kupić sieszkarnię jeszcze. Polską sieszkarnię się kupię, bo mam tylko taką. Będzie się kosić kukurydza. Albo orkana pobiorę. Też to jest możliwe. Koniec już na dziś. Niebo zmieniłem sobie też. Inaczej już wygląda. Nie wiem, czy to słońce jeszcze świeci, co? Bo już zachód słońca dawno powinien być. Dobra, ale dzięki, że oglądnęłeś ten odcinek, oglądaliście ten odcinek. I zapraszam na sianokosy za tydzień. Dzięki.